cześć Paweł. Siema, 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 cześć wam. Tutaj jak zwykle Lubuskie Muzeum Wojskowe, przypominamy, jakbyście nie wiedzieli. Wracamy po przerwie świątecznej i noworocznej tak naprawdę, bo przed Nowym Rokiem puściliśmy wam zwiastun pokazujący, co dzisiaj będziemy chcieli wam pokazać. Przypominamy, PSZ, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Co to znaczy, jeżeli chodzi o umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego? Bo trzeba też jeszcze podkreślić, że PSZ-y, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, używały munduru brytyjskiego. Co to znaczy, panie Kronadzie? No tutaj mamy umundurowanie brytyjskie, ale co nas w tych siłach zbrojnych brytyjskich wyróżniało? Przede wszystkim naszywki Poland, oznaczenia polskich stopni i polskie orzełki na beretach. Tak, tylko też jeszcze pamiętajmy, że bluza, którą tutaj prezentujemy, jest to bluza P-37. Tak naprawdę ta bluza weszła do użytku oficjalnie w armii brytyjskiej w 1939 roku. Nasze siły zbrojne, jako że też znalazły się w Wielkiej Brytanii, zostały przerzucone, otrzymały takie umundurowanie. No i tak jak tutaj już wcześniej Konrad powiedział, oficjalnie mogliśmy oprzeć je własnymi naszywkami. Akurat nasza konkretna bluza, którą tutaj prezentujemy, przypominam P-37. Co to znaczy w ogóle P-37? To znaczy, że bluza jest ogólnie wzoru starszego, bo później się pojawił też wzór nowszy P-40. I czym się różnimy te bluzy od siebie? Tym, że w P-37, czyli w naszym egzemplarzu, który tutaj mamy, guziki są schowane pod taką, można powiedzieć, jakby to powiedzieć? Pod klapą. Pod klapą, jeżeli dokładnie. Jeżeli chodzi o oporządzenie, to oporządzenie nie zahaczało te guziki i w przypadku, załóżmy, czołgania się żołnierza, też te guziki nie były zahaczane, nie były gubione. Dokładnie. W późniejszej wersji, czyli P-40, guziki już się pojawiły na zewnątrz i taką bluzę P-40 my też pokazujemy w naszej gablocie. Zresztą to nie jest jedyna bluza P-40, jaka jest w naszej kolekcji, bo mamy tych bluz aż dwie. Reszta bluz, które tutaj prezentujemy w naszym muzeum, to już jest P-37, czyli jeszcze raz przypominamy, guziki są pozakrywane. Wracając do naszej jeszcze bluzy, możemy zobaczyć tutaj oprzycia spadochroniarskie, czyli między innymi takich oddziałów, które skakały w takiej ważnej bitwie dla nas, dla Polaków, którą oczywiście też bardzo mocno wspominamy, czyli w bitwie o Arnhem. Tam nasze oddziały zostały też rzucone i tam walczyły tak naprawdę do ostatniego naboju, jaki posiadali w swoich ładownicach. Właśnie, jeżeli mówimy już o ładownicach, ja zauważyłem, że tylko jeden typ ładownic był w armii brytyjskiej. Paweł, opowiesz coś o tym? No jest to tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosta ładownica, bo czy jeżeli mamy do czynienia ze Stenem, czy Bremem, czy na przykład Enfieldem, czy na przykład jeszcze Tommy Gunem, to wszystkie te amunicje, te magazynki, wszystko się mieściło właśnie w tych ładownicach. Ładownice oczywiście, jak widzimy, są wykonane bardzo prosto. Dosłownie to są ładownice parciane. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że po prostu w tamtym okresie, w czasie II wojny światowej, w pewnym momencie brakowało wszystkiego. Brakowało skóry, brakowało materiałów, a stworzenie ładownic parcianek było najprostszą i najtańszą, można powiedzieć, formą produkcji. Ale z drugiej strony też widzę, że mimo wszystko, że te ładownice, to wyposażenie, ten webbing był tani w produkcji, to był też ergonomiczny, patrząc na tle innych armii. Można nawet zobaczyć tutaj z tyłu, że szelki do oporządzenia, one są w jednym miejscu, one w ogóle się nie przesuwają. W ogóle nawet pokrowiec do kopaczki, wszystko jest zrobione parcianych, można powiedzieć, pasków. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy do czynienia z innymi formacjami, na przykład właśnie z formacją spadochronową, to te wszystkie parciane rzeczy były tak zwane blankowane, czyli zmienialiśmy zabarwienie. Tak, ale zaraz na to pokażemy na jednym z eksponatów. Wracając jeszcze do ładownic, fajna jest rzecz, jeżeli otworzymy każdą rzecz, jeżeli chodzi o sprzęt brytyjski, i popatrzymy do środka, on jest fantastycznie sygnowany. No po prostu to też się chwali u Brytyjczyków, czy ogólnie u producentów, czy to kanadyjskich, bo też możemy mieć do czynienia ze sprzętem kanadyjskim, czy brytyjskim. Wszystko jest świetnie sygnowane i po prostu możemy dojść bez problemu, kto wyprodukował, w jakim okresie dany sprzęt. No oczywiście taka sławna też strzałeczka się pojawia, taka strzałeczka ogólnie jest na
każdym elemencie sprzętu brytyjskiego potwierdzający, że mamy do czynienia z tym sprzętem. No jeżeli chodzi o sygnatury, to raczej z Brytyjczykami wygrywali Niemcy. No raczej tak, jeżeli chodzi o wykonanie, to jak najbardziej. Dobra Paweł, tu mamy sylwetkę kobiecą, przede wszystkim wyróżnia ją na krycie głowy, ale jeżeli chodzi o koszulę, widzę, że ona jest ogólnowojskowa. Taka sama jak dla też mężczyzn. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o tą koszulę, tu nie było podziału, czy mamy do czynienia z koszulą damską, czy męską. Tu była tylko męska koszula. Jedynie tylko, wiadomo, kobiety mogły sobie ją oprzyć, o ile wyrażano zgodę, bo później, wiadomo, zgodę musiał wydać dowódca. Mogły oprzyć, wiadomo, emblematami formacji. No i tutaj jeszcze raz przypomnijmy, no nic się raczej nie zmieniło. Wiadomo, widzimy, że jest inne wcięcie w talii. Oczywiście do tej koszuli powinna być jeszcze specjalna spódnica. No i oczywiście standardowe też buty używane przez po prostu zwykłych żołnierzy. Tak zwane buty jakie? Anowocy. Anowocy. Jak to wygląda? To wygląda tak. Jak widać, buty są skórzane. No, można powiedzieć troszkę Z takiej skóry groszkowanej. Tak. Są skórzana podeszwa i podbicie. Są dosyć ciężkie nawet. Przy podbiciu są okute specjalnymi okuciami. Mamy z przodu, z tyłu, no i oczywiście takimi specjalnymi gwoździami, żeby but się nie ślizgał. Oczywiście sygnowane też producentem. W środku oczywiście powinna być wkładka delikatna. Też skórzana. Tak, skórzana. Sznurówki już mamy też parciane. Jeżeli chodzi o umundurowanie kobiet, no to z tego co wyczytaliśmy, z tego co porozmawialiśmy z wieloma znajomymi, którzy ten temat lepiej znają niż my, to jeżeli kobiety ubierały takie buty, to oczywiście skarpetki mogły wywinąć sobie właśnie na te buty bardziej, no tak, żeby było po prostu wygodniej. Ale też żeby buty piachu nie łapały. Dokładnie. No oczywiście reszta to już tak jak wspominaliśmy wcześniej. Spódnica, no i koszula męska, no i oczywiście beret. No ja sam te buty kojarzę z troszeczkę innego frontu, z frontu wschodniego. No, też się mogły pojawiać w ramach pomocy oczywiście. W ramach Ledlis. Dokładnie. Słuchajcie, jak już też mówiliśmy o, wiadomo, wyposażeniu i o nakryciach głowy, na przykład o berecie. Ja nie bez powodu dzisiaj też wybrałem sobie jedno z takich nakryć. Mam na sobie hełm MK2. Jest to hełm najbardziej używany przez formacje brytyjskie, australijskie, kanadyjskie na przykład, które walczyły w czasie II wojny światowej. Przez jednostki alianckie. Tak. Wracając do hełmu, mówiąc króciutko jego historię, hełm pochodzi, można powiedzieć, z czasów I wojny światowej. W czasie I wojny światowej został wytworzony hełm MK1. MK1 lub MK2 po prostu się różni tym, że mamy do czynienia z innym fasunkiem, no i oczywiście z paskiem parcianym tutaj pod szyją. Tak naprawdę nic się innego nie zmieniło. To jest konstrukcja dalej z I wojny światowej. Tutaj? Co mamy? No tutaj mam akurat bardzo przydatną rzecz. Jest to osobisty opatrunek w razie, jakby na przykład Konrad teraz ucierpiał na skutek jakiegoś postrzału. Mógłbym szybko ten opatrunek wyjąć spod tej siatki, w którym oczywiście też się wplata takie maskujące różne drobiazgi. Wyjąłbym, otworzyłbym i opatrzyłbym oczywiście Konradowi ranę, którą posiadałby po prostu w sobie. Słuchajcie, przechodząc dalej do oporządzenia, zaczynam może od najbardziej podstawowego, czyli czegoś trzeba pić. Mamy manierkę brytyjską. Z tego co widzę, wykonana jest z emaliowanej stali. Zamykana na korek z drewna korkowego i w parcianym pokrowcu. Oczywiście pokrowce występowały w dwóch typach. Akurat tu mamy pokrowiec w całości, który chroni nam manierkę przed uszkodzeniem, przed jakimś naruszeniem, po prostu wiadomo, czymś ostrym. Dodatkowo możemy sobie regulować, wiadomo, pasek, który żołnierz po prostu przekładał przez ramię. Jak to wyglądało mniej więcej? Cyk, pyk, żadnej filozofii tu większej nie ma. Wiadomo, wieszamy sobie zwykle ją gdzieś z tyłu, żeby nam nie przeszkadzała w czasie biegu. Paski oczywiście wszystkie, tak jak już wcześniej wspominałem, są sygnowane. Zresztą każdy pasek możemy sobie zobaczyć, jakie ma sygnaturki, strzałki oczywiście. Przechodząc dalej... Paweł, to będzie chlebak?
Tak, to jest akurat chlebak i tu jest właśnie ciekawostka. Bo jest przemalowany. Przemalowany. To jest właśnie efekt blankowania. Tak jak wcześniej już mówiliśmy, siły spadochroniarskie nie mogły się, wiadomo, wyróżniać gdzieś z krzaków czy w ogóle z jakichś zarośli kolorem piaskowym, tylko dodatkowo jeszcze chciały się zamaskować i przez to wydano nakaz, że rzeczy dla spadochroniarzy mają być przemalowywane, czyli inaczej blankowane. To jest taka też specjalna pasta, którą po prostu się miesza dwuskładnikowo i nanosi się gąbeczką, pędzelkiem na daną część. No ja widzę, że nie przemaka do środka, więc prawdopodobnie to jeszcze miało właściwość taką wodoodporną. Dokładnie. Albo żeby sam materiał nie tracił właściwości wodoodpornej i był dalej miękki. Tu jeszcze raz przypomnijmy. Mamy kolejną fantastyczną sygnaturę, 1943, strzałeczka BHGL i wiadomo znaczek strzałeczki, który udowadniam, że mamy do czynienia ze sprzętem brytyjskim. Dalej mamy już plecak. Plecaczek jest. Tak, większą formę już do przenoszenia osobistych rzeczy, między innymi też jedzenia, wiadomo dodatkowych. Jakichś tam ręczniczków, czy nawet... Z tego co widzę, on taki już bardziej wiekowy, jest 41 rok. Tak, tak, to już jest wcześniejszy, można powiedzieć, wypust. No jak widać, pomimo wieku zachował się w bardzo dobrym stanie, no dziur raczej nie posiada, aczkolwiek możemy zobaczyć delikatne przebarwienia na już częściach metalowych, no po prostu tu już widzimy, że ząbek czasu działa. No na tle tornistrów innych armii cechuje się, widać, że o wiele większą pojemnością, jak na przykład niemieckie sierściuchy czy radzieckie mieszoki. Dokładnie. Przechodząc dalej, podstawa każdej sylwetki żołnierza, czyli pas. Bez tego raczej ciężko jest cokolwiek przenieść, cokolwiek zawiesić. Pas jest bardzo prosty, jeżeli chodzi o zapięcie. Dodatkowo, jeżeli byśmy zawieszali tutaj akurat maskę gazową, którą też żołnierz powinien posiadać, w środku są takie wypustki na takie pręciki. Tymi pręcikami się po prostu tutaj blokuje. To na przykład ten chlebaczek na maskę gazową i on się po prostu nie... Czy też nawet ładownicę można w ten sposób blokować. Dokładnie. I podczas przemarszu, czy też w czasie walki te ładownice nie przemieszczają się na pasie. No i z tyłu mamy też jeszcze specjalne mocowanie do podwieszania między innymi pokrowca na kopaczkach. Jak jesteśmy już też przy tematyce umundurowania i jeszcze raz wracamy do wątku spadochroniarzy. Tutaj mamy bluzę tak zwaną Denisona. Jest to bluza specjalnie dedykowana dla spadochroniarzy. No, ja osobiście przebieram się też w mundury różne rekonstruktorskie, szczególnie też spadochroniarzy niemieckich. I mi to bardziej przypomina właśnie takiego tak zwany worek na kości, czyli też mundur niemiecki. A dokładnie taki, wiadomo, bluzę spadochroniarską, którą się właśnie tutaj przypina pod spodem i wiadomo, ta cała bluza nie ma prawa się wtedy przesunąć do góry albo na dół. Sam kamuflaż przypomina nawet takiego bardziej współczesnego już DPM-a. Tak, dokładnie. Czyli no, Brytyjczycy dalej ze swoim mundurowaniem czerpali z doświadczeń z czasów II wojny światowej. To raz. Dwa, jeszcze to trzeba przyznać, że ta bluza jest naprawdę ciepła. Jest w środku taka wypełniona takim, można powiedzieć, ocieplaczem leciutkim. No i przede wszystkim sprzęt z II wojny światowej zapinany na zamek. Zamek, dokładnie. To już, no to już był tak naprawdę już bluza dla takiej troszkę elity, no bo wiadomo, nie każdy się nadawał do skoków spadochroniarskich. No i przechodzimy do ciekawostek. Ciekawostek, bo przechodzimy do tematyki kopaczki, jak i też i bagnetu zwanym gwoździem. Zamysł był taki, że kopaczka ogólnie służy do kopania, dokładnie. Tu akurat mamy do czynienia z takim, no wygląda w sumie to jak kilof. Z jednej strony mamy kilof, z drugiej strony mamy łopatkę, która nam, wiadomo, ma służyć do okopania się, czyli do stworzenia stanowiska ziemnego. A jeżeli mamy też do czynienia na przykład z minami, no to do min potrzebujemy też kawałek, akurat w tym przypadku kawałka dużego gwoździa, żeby po prostu te miny w razie W znaleźć. No i tutaj świetnie się akurat Brytyjczycy sprawdzili, bo wpadli na genialny pomysł, że można połączyć bagnet od Enfielda właśnie z trzonkiem od kopaczki. A dokładnie na końcu tego trzonka musi być też specjalna taka, można powiedzieć, prowadnica, którą po prostu no, wsuwamy do bagnetu, przekręcamy
Tak samo jak na karabinie typu Enfield. Dokładnie. Blokujemy i spokojnie możemy sobie szukać min, które gdzieś, wiadomo, Niemcy zakopali w głębokiej ziemi. Jeżeli do samej kopaczki, ten element właśnie fajnie wygląda do po prostu przycinania korzeni czy do wyciągania większych kamieni. No, powiem tak, no jeżeli chodzi o sprzęt, jeszcze raz, powtórzę, brytyjski, to jest fantastyczna sprawa, bo no, dobrze się trzyma w ręce. No i szczerze mówiąc, jakbyśmy leżeli, miałbym się teraz położyć na ziemi, no to zgarnianie, okopywanie się, no jest bardzo wygodne, aczkolwiek fakt. Trzeba kopaczkę połączyć siłą mięśni w sobie, no bo normalną łopatkę byśmy sobie wyobrażali pyk i cyk, i pyk i cyk. A tutaj zagarniamy, w razie czego kopiemy. Tak, okopujemy i wiadomo. I rozsuwamy. Rozsuwamy i w ogóle. Słuchajcie, na koniec jeszcze taka też ciekawostka. No, jeżeli byście chcieli ogólnie taki sprzęt, wiadomo, zakupić dla własnego kolekcjonerstwa, czy na przykład własnej kolekcji. Kolekcji, czy spróbować się pobawić w ogóle w sylwetkę Brytyjczyka, czy sylwetkę polskich sił zbrojnych na zachodzie, to uwierzcie mi, ostatnia szansa. Tak, to jest dokładnie ostatnia szansa, żeby jeszcze ten sprzęt oryginalny po dobrej cenie naprawdę zakupić, bo jak wiemy, na rynku mamy teraz wiele replik i oryginały no niestety są bardzo drogie, ale to tak dla was taka, można powiedzieć, dobra rada od wujków Pawła i Konrada, że jeżeli chcecie ten sprzęt, naprawdę ostatni gwizdek jest, żeby go nabyć. Tu mamy replikę pistoletu maszynowego typu Sten. Ta konstrukcja charakteryzowała się przede wszystkim tym, że była prosta w produkcji oraz tania. Tu możemy zobaczyć, jak wygląda oryginał w gadlocie. I przede wszystkim prostota Stena pozwalała na produkcję tych pistoletów maszynowych w warunkach konspiracyjnych. Na przykład te pistolety maszynowe były inspiracją dla stworzenia polskiej błyskawicy, która służyła w powstaniu warszawskim. Możemy zobaczyć oryginał. Jak ona wygląda? Już moment, bo się dostraja aparat, sorry za utrudnienia. Słuchajcie, dodamy ciekawostkę, że błyskawic ogólnie zachowanych w Polsce jest 8 sztuk. To jest jedna z tych sztuk, które się zachowały. Ze wszystkich 600, które zostały wyprodukowane. Zaraz nam napiszecie albo powiecie, że to jest kawał złomu, ale uwierzcie mi i nam ogólnie, że tego typu eksponat w tym stanie jest naprawdę bardzo, bardzo cenny. Dodam tylko ciekawostkę, że w tym eksponacie brakuje kolby drewnianej, między innymi też chłodnicy aluminiowej, która powinna być przy samym lufie, oraz tej charakterystycznej stópki z wyrytą błyskawicą w kolbie. Tak ogólnie cały karabin maszynowy jest kompletny. No dobra, ale wróćmy do Stena jeszcze. Jak wygląda Sten? Zobaczmy sobie tą replikę. No widzicie, jak widzicie, jest bardzo no archaiczny, można powiedzieć, taki karabin, bardzo prosty. Nawet jak spojrzycie na tą replikę, on jest dosłownie brzydki. Pamiętajcie, że repliki z daleka, wiadomo, podczas rekonstrukcji wyglądają jak oryginały. Poza tym są też o tyle lepsze niż oryginały, że jak zniszczymy je, no to wiadomo, nie szkoda. A oryginały tak naprawdę powinniśmy zostawić właśnie w prywatnych kolekcjach albo tak jak w naszym muzeum w gablocie. Na manekin, jak widzicie, jest zawieszony, no i oczywiście odpowiednio zakonserwowany. Mało tego, dodajmy też, że tego typu eksponaty powinniśmy dotykać w białych rękawiczkach, żeby po prostu je nie niszczyć naszym po prostu potem czy bakteriami, które oczywiście zostawiamy. Dlatego pan Konrad spokojnie trzyma akurat naszą replikę bez rękawiczek. Ale jeżeli chodzi o uzbrojenie PSZ-ów, czy tylko bazowali na Stenie? Nie tylko na Stenie. Były karabiny typu Enfield, do którego sobie zaraz przejdziemy, a tutaj w gablocie jeszcze mamy Brena, którego rodowód jest czechosłowacki, oraz amerykańskiego Tommy Gunna. No chyba każdy kojarzy taki film jak Szeregowiec Ryan, z którym, że tak powiem, cała fabuła świetnie się toczy w Normandii. No i tam między innymi używano właśnie Tommy Gunna, czy takiej charakterystycznej broni. Można powiedzieć używanej też niegdyś przez po prostu mafiozów. No ale o tym później. To co, przenosimy się do sali? Dobra.
Przenosimy się. O, jesteśmy. I tu mamy właśnie Enfielda w gablocie poświęconej aliantom zachodnim. No, jest nawet z takim dodatkiem zamontowanym, jak widzimy, jeszcze bagnety dalej były w użyciu. Chyba wyczerpaliśmy na razie, tak powiem, tematykę PZ-ów, jeżeli chodzi o podstawę, no bo wiadomo, są mądrzejsi od nas. Oczywiście. Wiadomo, nie będziemy tutaj z tym się kłócić. Ale to zapraszamy do sekcji komentarzy. Dokładnie. Jeżeli chcecie zobaczyć sprzęt, jaki mamy w naszym muzeum zgromadzony z PZ-ów, no to zapraszamy do budynku na naszą ekspozycję. Sami zobaczcie. No i cała gablota jest na czym oko zawieść. Tak, mamy tutaj od Monte Cassino po wielką bitwę o Anglię. Tu już mamy umundurowanie lotników, inna kolorystyka, inne wyposażenie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, które dzisiaj Wam zaprezentowaliśmy, to samo wyposażenie mamy w gablocie. To co? Zapraszamy do muzeum. Do muzeum, nie będziemy przeciągać. Trzymajcie się, hej! Na razie. Thank you.